dobry. Czytam słowa z Ewangelii Łukasza. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Przeczytam raz jeszcze. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, co on znaczy, jak go rozumieć, jak go odnieść do dnia dzisiejszego, przypomniał mi się Heraklit z Efezu, który miał powiedzieć: wszystko płynie. Pantarei po grecku. Mówiąc o tym, czy mając na myśli to, że cała rzeczywistość nieustannie się przemienia, przekształca i jest zawarta w przeobrażeniach. Każdy i każda z nas tego doświadcza. Z biegiem lat, zwłaszcza kiedy już osiągałem pewne jubileusze, 50., 60. urodzin i tak dalej, to z nieubłaganą konsekwencją wyciągamy wniosek, prowadzący nas do tego, że kiedyś przeminiemy, kiedyś skończy się nasze życie. Niektórzy wcześniej dojdą do tego wniosku i próbujemy się ratować jakoś, szukać jakiejś drogi, w jaki sposób można by przechytrzyć nieubłagany upływ czasu, jak można by sobie zbudować jakiś pomnik, coś trwałego. Horacy, łaciński poeta, napisał w pieśni trzeciej: zbudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Chodziło mu o to, że przez swoją działalność artystyczną, swój dorobek poetycki, zbudował sobie trwały pomnik, coś, co przetrwa nie tylko jego, ale i wiele pokoleń. To jest jedna z dróg, którą wybieramy po to, żeby jakoś przechytrzyć upływ czasu, żeby budować na czymś. I słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza mogą się wydawać przy tych różnych rzeczach, na które się decydujemy, dosyć wątłe, błahe. Bo kiedy porównać je z karierą, z wielkimi osiągnięciami, do których jesteśmy jako ludzie zdolni, jeśli porównać je z władzą, którą można zdobyć, albo jeśli porównać je z bogactwem, które można nabyć, pomnażać, cieszyć się nim, i z wieloma innymi rzeczami, które są poza nami, a które wydają się takie potężne, tak jakby miały trwać wiecznie, miały nie podlegać nieubłaganemu upływowi czasu, to słowa Jezusa wydają się wątłe, słabe. Napisane w jakiejś książce pochodzącej z dawnych czasów. I co ciekawe, kiedy spojrzeć na słowa Jezusa, to one już okazały się prawdziwe. Dlatego, że zapisano je w czasach, kiedy Cesarstwo Rzymskie, potężny aparat państwowy, Cesarstwo Rzymskie, które potrafiło zmiażdżyć każdego, kto się mu przeciwstawił. Obecnie jest nam dostępne głównie jako ślady w kulturze i ślady po budynkach, po budowlach, ruiny. Słowa Jezusa przetrwały to, tę potęgę, to, co wydawało się mające trwać wiecznie. Te słowa Jezusa, czym one zasadniczo się różniły od tego wszystkiego, co pozostałe? Różniły się tym, że były związane z autorytetem osoby, autorytetem Syna Bożego, który trwa wiecznie. I co ciekawe, ten fragment, te słowa Jezusa padają tam, gdzie zapowiada przyszłość, gdzie zapowiada dosyć trudne wydarzenia, kiedy ludziom się będzie wydawać, że już nic, w nic nie można uwierzyć, niczemu nie można zaufać. To tam podkreśla: moim słowom możecie zaufać, one mogą was prowadzić, one są najlepszym fundamentem na całe życie, nic ich nie może zmienić. I tego właśnie trzymania się słów Jezusa i doświadczania tego, że wszystko inne podlega pewnym przemianom i nie jest pewne, tego tobie i sobie dzisiaj życzę, żebyśmy mogli się tym cieszyć, że mamy dostęp do tego, co się nie kończy, co nie przemija, do Bożej rzeczywistości obecnej w Jezusie Chrystusie. Zostań z Bogiem.